100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10 tysięcy. 10 tysięcy dolarów. Za tyle to nie kupię nawet kawałka spódnicy sukni ślubnej. Dziś w odcinku będzie o najdroższych sukniach ślubnych świata. Za setki tysięcy dolarów, a niektóre z nich kosztowały nawet miliony. Przed Wami top 10. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Miejsce 10 w rankingu zajmuje suknia ślubna Madonny z 2000 roku, którą miała na sobie podczas ślubu z reżyserem Guyem Ritchie. Suknia kosztowała 80 tysięcy dolarów i została zaprojektowana przez jej przyjaciółkę Stellę McCartney. Ta suknia ślubna bez ramionczek została wykonana z jedwabiu w kolorze kości słoniowej. Bardzo istotne były tutaj dodatki. Całości dopełniał 37-karatowy diamentowy naszyjnik oraz wart 250 tysięcy dolarów diadem, który piosenkarka wypożyczyła. Miejsce 9. Zajmuje suknia ślubna Victoria Beckham, którą założyła na ślub z Davidem w 1999 roku. Suknia kosztowała 100 tysięcy dolarów i została zaprojektowana przez królową sukien ślubnych Vera Wang. Niestety przez wielu została okrzyknięta kiczowatą. A co ciekawe, Victoria podobno mają w swojej szafie do dziś. Suknię za 100 tysięcy dolarów miała na sobie również Jessica Biel w 2012 roku podczas ślubu z Justinem Timberlake'em. Ta przepiękna różowa kreacja została zaprojektowana przez dom mody Gian Battista Valli. Wszystko miało być utrzymane we włoskim klimacie, stąd włoski projektant i Włochy jako miejsce ceremonii. Miejsce 7 to warta 125 tysięcy dolarów kreacja Melanie Trump z 2005 roku autorstwa domu mody Christian Dior. Podobno była nie tylko bardzo droga, ale również bardzo ciężka. Na nieco droższą, bo kosztującą 140 tysięcy dolarów suknię, zaprojektowaną przez Christiana Lacroix w 2000 roku, zdecydowała się Katerina Zeta-Jones. Kreacja, którą miała na sobie aktorka wychodząc za Michaela Douglasa, uszyta była z najwyższej jakości jedwabiu, z połyskującym gorsetem, głębokim dekoltem i długim trenem. 10 tysięcy dolarów więcej, czyli 150 tysięcy dolarów kosztowała suknia ślubna Lady Di. Ślub Diany z księciem Karolem w 1981 roku oglądało blisko miliard ludzi. Nic dziwnego, że ta pełna przepychu, wykonana w barokowym stylu, zaprojektowana przez Davida Emanuela kreacja, była później kopiowana przez miliony panien młodych na całym świecie. Na 4. miejscu uplasowała się Amal Clooney i suknia projektu Oscara de la Renty. Cena 380 tysięcy dolarów. W 2014 roku wybranka Georgia zdecydowała się na tę kreację ze względu na niesamowite koronki i ręcznie robione hafty. Na miejscu 3. jest suknia Kate Middleton z 2011 roku. Zaprojektowała ją Sarah Barton, dyrektor kreatywna u Alexandra McQueena. Warta 400 tysięcy dolarów kreacja była najbardziej wyczekiwaną suknią ostatniej dekady. Długie, ręcznie wyszywane koronkowe rękawy, podkreślające talię gorset oraz 2,5-metrowy tren stworzyły prawdziwie królewską stylizację. 500 000 dolarów! Tyle za swoją kreację zapłaciła Kim Kardashian. Jej ślub z Kanye Westem był wydarzeniem towarzyskim 2014 roku. Panna młoda wystąpiła w sukni ślubnej projektu przyjaciela pana młodego Riccardo Tisci z domu mody Givenchy. To piękna koronkowa suknia z trenem i welonem. Z przodu względnie grzeczna, z zabudowanym dekoltem, ozdobiona perłami. Z tyłu kusiła odkrytymi plecami. Dodatkowo idealnie podkreślała talię. Miejsce 1. zajmuje suknia, którą na ślub z Benem Affleckiem w 2009 roku miała założyć Jennifer Lopez. Niestety para na kilka dni przed ślubem się rozmyśliła. Suknię ślubną zaprojektowała Vera Wang i ozdobiona była ona tysiącami pawich piór. Przy jej powstawaniu przez ponad 2 miesiące pracowało aż 8 osób. Ogromne uznanie suknia ta zyskała w Chinach, gdzie pawie pióra są silnym symbolem szczęścia i pomyślności. A teraz czas na cenę. Uwaga, uwaga, 500 000 dolarów. No i na koniec muszę Wam wspomnieć jeszcze o dwóch kreacjach. Co prawda na żadną z nich nie zdecydowała się znana osoba, ale to zdecydowanie najdroższe suknie ślubne świata.
Pierwsza z nich to wykonana przez japońską projektantkę Yumi Katsura kreacja, ozdobiona niezliczoną ilością pereł i wyjątkowym rodzajem diamentów. Do tego białe złoto. Cena? 8,5 miliona dolarów. Druga to warta 12 milionów dolarów kreacja zaprojektowana przez René Strauss. Została zaprezentowana podczas zamkniętego pokazu w hotelu Ritz-Carlton w Kalifornii na modelce Lisie Harrington. Swoją cenę zawdzięcza licznym brylantom zdobiącym gorset. A jeżeli szukacie sukni, w której będziecie wyglądać jak milion dolarów, ale nie chcecie tyle za nią zapłacić, to koniecznie zobaczcie moją kolekcję. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!